Hej, witam. Witamy wszystkich w ucieczce do raju. Pokażemy wam dzisiaj, jak postępują prace w naszym nowym domu, do którego przeprowadzamy się za 2 tygodnie. Chcieliśmy wam pokazać przed i po. Ogólnie jest niezły harmider, można to tak nazwać, i jest głośno. Ale idziemy zbadać teren, o co chodzi. Dom z zewnątrz na tą chwilę wygląda tak. Tu jest garaż, który planujemy przerobić na pokój. No i tak mniej więcej wygląda dom, nie? Wchodzimy do środka. Jest niezły bajzel. I jest głośno, słuchajcie. O kurde. Jest bardzo głośno, dlatego będę głośno krzyczał. Tutaj będzie pokój w tym miejscu. Kolejny. Dół ogólnie już jest zrobiony, ale jeszcze czekamy na górę. Tutaj jest jeden taras, taki mały. Tamtą stronę, no 500 metrów stąd jest morze. Stąd tego nie widać, myślę, że z górnego tarasu może będzie widać. Tutaj musimy wszystko uporządkować, mają to wywieźć. Chcemy zrobić tutaj w miarę fajnie, żeby było. I jedziemy, słuchajcie. O, przestali wiercić na chwilę, także jest fajnie. O, tak wygląda, powiedzmy, hall i living room. Tutaj będą sofy, najprawdopodobniej. Taka sobie oto konstrukcja szafowa. Tutaj będziemy wieszać ciuchy, nie? To jest tak zwany wieszak, stojak. Najmniejszy pokój. Tak. To jest najmniejszy pokój, który będziemy właśnie wynajmować dla ludzi, którzy będą przyjeżdżać, co jest częścią naszego biznesu. Tam panowie ogarniają drugie piętro. Faktycznie robią to w miarę szybko. Trochę się baliśmy, że mogą nie dokończyć, ale jeszcze mogą nie dokończyć. Tego nie wiemy, bo już niedużo czasu zostało, a roboty jeszcze trochę jest. No i tak, no kuchnia jest. Palniki, zlew, trochę styfiasto to na tą chwilę wygląda, ale jest lodówka, jak w MTV Cribs. To jest w lodówce, słuchajcie. O, popatrzcie, co jest w lodówce. To nawet włączona jest. Coś jest, jakieś ciasto. Zaraz to opędzlujemy po cichu, jak nikt nie będzie widział. No i tak, tak wygląda chata. Tutaj będą schody, tutaj jest kolejny pokój, zamknięty. Na dole są 4 pokoje. Przejdziemy się jeszcze tutaj kawałek. Łazienka. Jedna z 2 łazienek na dole. Jest pokój. Jest 2. pokój. Większy. Tak. Lekko zagracony, ale to wszystko zajmie. Jest dosyć chłodny pokój, więc to no. Taki widok z pokoju na balanowce. Wrzucili kraty na okna, co nam się nie podoba, nie ustalaliśmy tego. No ale trudno. No i czekaj, ten... No. Dobra, słuchajcie, idziemy na zewnątrz, bo tutaj jest bardzo głośno. Tak mniej więcej to wygląda. Tam na górze też będą pokoje, tutaj będą schody. Wychodzimy. Tak. Tutaj już byłem. To jest balkonik. Miejsce takie bardziej chillowe będzie. Jest tutaj spokojnie, ponieważ tutaj dookoła nic nie ma. Stąd tak naprawdę jest widok na morze, moi drodzy. Już stąd możecie zobaczyć morze, więc mamy również niedaleko. Tak naprawdę kilka minut na pieszo. Będziemy tam robić również miejscówkę, żebyście mogli sobie miło spędzać czas. Tu można być takie gospodarczo, natomiast tu wydaje mi się, że na pewno posprzątamy i będzie wszystko elegancko. U góry balkonik kolejny z jeszcze lepszym widokiem na morze i mamy papaje, moi drodzy. Papaje często tak naprawdę rosną cały rok, więc będzie można je zrywać często i gęsto. Do szejków będzie można, tak. Nie? Kalamungaj mamy, moi drodzy. To jest kalamungaj? To jest chyba kalamungaj, czekaj, spróbuję. Mamy. Słuchajcie, spróbuję. Mówią, że tego to jedzą tylko osły na surowo, ale że ja jestem właśnie osłem, to zjem. Tak, kalamungaj. Mhm. Chociaż takiego wielkiego krzaka jeszcze nie widziałem. A chyba kalamungaj, no? Kalamungaj na bank, po smaku poznałem.
I powiem ci, że jakieś tutaj w ogóle rośliny na sterydach, nie? Kalamungaj nie widziałem takiego wielkiego. No. Papaja, ty, no takiej wielkiej też chyba jeszcze nie widziałem. Bananowce jakieś niedorośnięte, no. Bananowiec niedorośnięty. Dobra, no przejdźmy się jeszcze tutaj, pokażemy ten rozpierdziel, którego nie będzie, nad którym będziemy pracować, no ale żebyście mogli zobaczyć, jak to w tej chwili wygląda i jak to będzie wyglądać później dla porównania. To chyba raczej zburzymy i zrobimy coś nowego, bo wydaje mi się, że to raczej... Nie wiem, czy zburzymy, czy wysprzątamy. Ale... Zobaczymy. No, na razie wygląda to niezbyt ciekawie, ale tak jest to brudna kuchnia. Grilla po prostu to zrobimy i też będzie dobrze. A patrzcie na to. Co jest tutaj? Jak to mówiła Mario mama? Świnie miały lewiej. Natomiast tu nie wiadomo. Ostro, Danusia! Ja myślę, że tutaj będą warzywa, a nie świniaki. Tak. Będziemy mieli swoją taką. To był chlew, no ale coś tutaj wymyślimy. Tutaj są trzy pokoje dla gości, słuchajcie. Czyli ostatnio ktoś się pytał, czy można rozbić namiot. Dla backpackersów. Nie trzeba rozbijać namiotu, bo już jest murowany, nie? Murowane trzy namioty w szeregowcu postawione, w szeregu. Ale ta łóżka idealnie. No idealnie, wrzucasz materac i bomba, nie? Lekkie zadaszenie. Jak będziemy mieć dużo klientów, czyli będzie was naprawdę sporo, znajdzie się dla was miejsce. Tu kolejne łóżko. Tak, tutaj stół, jakiś tu. No zobaczcie, no dużo jest bardzo roboty. Znowu mamy papaję, znowu wysoko. Znowu dużą. Papaję, i znowu kalamungaj, zobacz. Raz, dwa, no. Patrz ile tutaj jest owoców papai. No z 5 drzew papai mamy. Ale zobacz ile tutaj jest owoców. Widzę właśnie, mnóstwo. Także będziemy jeść papaję dosyć często. W ogóle papaja jest bardzo zdrowa i smaczna. No nie, no ogólnie jest tutaj, nie oszukujmy się, ostry rozpiździel. Ale zajmiemy się tym, no. Chłopaki pracują. Ktoś pisze SMS-a, o zobaczcie. Oszukuję teraz, piszę teksta. Widzę to, mam na dowodzie, zaraz będziemy rozmawiać. No i tak to wygląda. Słuchajcie, zapraszamy do nas. Dom jest specjalnie taki duży, bo żebyście mogli nas odwiedzać tutaj. Ja myślę, że wyjdziemy na górę. Mówisz? No. No dobra, no to możemy spróbować. O, słuchajcie, to jest wysoko, ja mam lęk wysokości, także zaczynam się bać. Nie będę tam już dalej wchodził, wam pokazywał, stąd to ogarniemy, tak to wygląda. Tutaj będą pokoje, jeden dodatkowy salon, pan pracuje. Tak to wygląda z tej strony, praca w re. Hello! Tutaj będzie pokój, tam jedna łazienka jeszcze na górze. Dobra, słuchajcie, tak to wygląda na tą chwilę. Za 2 tygodnie to powinno już być oddane do użytku. Powiem wam, no, że trzymam kciuki, nie? Ale zobaczymy, no za 2 tygodnie się wprowadzamy. Także zapraszamy do Filipiny. Wpadajcie do nas, do naszego nowego domu. Peace! Cieszka do raju.